Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziemiński. Jesteśmy na działkach ogródki działkowej imienia Tysiąclecia. Jesteśmy na w lutym, 11 lutego. No i co tutaj się dzieje na działkach? No widać, jak widać, no, samochody parkują. Co tam się dalej dzieje? Tutaj nie ma nikogo. A tu? Tutaj ludzie chodzą. O, idzie nasz prezes dawny. Witajcie, panie prezesie. Witam. Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk. Co pan sądzi o tej wiecznie otwartej bramie tam zimą? Bo latem to była zamykana. Tak, proszę pana. No dlaczego jest teraz otwarta? Ale zarząd co? Nie nadąża z kupnem kłódek. To proszę pana, jak to skutek? O, już jedzie jakiś samochód następny. No. To tu się zrobiła teraz normalna ulica miejska. Tak. Panie... A najgorzej jest to, że działkowicze nie reagują. Na co? No na to, co się dzieje. No działkowiczów zimą raczej nie ma. To co mogą jak reagować? Nie ma. No, nie ma. No pan przychodzi, ja przychodzę, ale kto tu przychodzi? Tak naprawdę to mało kto chodzi na działkę przychodzą zimą. Ale generalnie, no co, no prezes co, kłódkę nie można kupować, dlaczego? Bo co, bo kłódki urywają? Bez przerwy urywają? Urywane. Mało tego. To co się dzieje? Mieliśmy energię wyłączoną. No tak, widziałem ogłoszenie, było, bo ktoś rozwalił skrzynkę elektryczną. Nie skrzynkę. Co? Kilka skrzynek rozwalono. Dokładnie. I to wszystko tego roku zimą. Tak, i to przy działkach, na których mieszkają. Mieszkają, aha, tam, bo to jest niektórzy mieszkają tak. I tam biorą prąd. I stamtąd tak. Na lewo pewnie. No na lewo. W tej chwili jest brak 400 kW energii od ludzi, którzy mieszkają. Aha, a tu jakaś security pilnuje, czy co? Widzę tutaj jakieś ogłoszenie. Nie, to jest ogłoszenie. Ogłoszenie security, reklama. Reklama. No, reklama security. To czyli tam tutaj mamy kamerę, ale też chyba nie działa. Zamarzła. No, kamera tam jest u góry i lampa. Lampa świeci, a kamera nie. No tak, no. I tu są dwa psy do pilnowania jeszcze. No, o, haskie. No co, psina? No, no ale one tych samochodów nie upilnują. O, proszę. No, psinka. No, dobra. Psiny są. No, a tutaj alejka numer 4 jest. O. Od 60 do 86. Pan tutaj też mieszka na tej alejce, panie prezesie. No nie, tutaj moje ptaki mieszkają. Tak, tak, no ale pan musi je dokarmiać. No, jak co dzień. Taka prawda. To znaczy gołębie, tak pan ma? No tak. Aha, dużo jest? Stado? No. O, pies już wyskoczył. 20 sztuk, one wiedzą. No pies tam z płotem poradzi, no co to tam taki płot. Dobry. Cześć Seba. Ja tu robię reportaż właśnie. Słuchaj, co to z tymi samochodami ciągle jeżdżą tutaj? Brama otwarta, nie widziałeś o co chodzi? Bo ciągle brama jest otwarta. Latem była zamykana, ale zimą jest otwarta. No, no mówię poważnie, no. No. Kilka kłódek było założonych i są rozwalane. Ciągle są rozwalone. No i to rozwalają ci, którzy mieszkają tutaj. To będzie. To znaczy, przepraszam. Nie, ci, bo to oni co chwilę samochodami wjeżdżają. No. To tutaj mieszkają, z tej strony. Z tej? Nie tylko. Ale to tylko oni... Nie tylko, tu też mieszkają. No tak, ale trzeba ich za rękę złapać, no. Trzeba za rękę ich złapać. Ale to nie przyjdzie nikt ze stogów z miasta tu rozwalić kłódki. No tak, ale to co? A co policja na to? Policja miała to zgłoszone? Oczywiście, były zgłoszenia na temat rozwalonych skrzynek energetycznych. I co? To jest mała szkodliwość. Mała, aha, no tak, jak zwykle. No, mała szkodliwość na działkach, no. Jedziemy dalej. No to Gdańsk Stogi właśnie, to jest taka dzielnica. A tutaj rosną choinki. Ta choinka dopiero nowo zasadzona w tym roku. No i rośnie. Rośnie, się zakorzeniła, bo u mnie zawsze w fundacji są choinki postawione z korzeniami. I potem tu przychodzą. Dziękuję. No tutaj mamy haciendę. Haciendę mamy, tak to wygląda. No mimo tego, że w zeszłym roku ja też tu miałem włamanie do tego domku. Policja była. No tak było zrobione, że proszę państwa, no weszli do środka, ja wszedłem i patrzę, drzwi zamknięte, wszystko zamknięte, a buki, no tam wszystko było przewalone w tym domku. Okazało się, że oni, ci złodzieje, to byli fachowcy, bo oni normalnie wyjęli te okno, którego nie umiałem otworzyć, okno wyjęli i włożyli, także śladu nie było, że oni którędy weszli. Dopiero jak policja przyjechała, wzięła odciski DNA, no ale co to da? I tak umorzyli postępowanie, bo nie wykryli sprawców. No tutaj policja sprawców raczej nie wykryje. Na stogach trudno wykryć sprawców. Tutaj mamy komandosa.
siedzi i pilnuje, a tu jest zajączek, no trochę zmarsł już na zimę. No, także tak wygląda ją ogródki działkowe. No, brama otwarta na oścież, chociaż latem zawsze była zamknięta. To teraz normalnie można sobie wjeżdżać i wyjeżdżać. Nikt tutaj ruchu nie reguluje, żaden policjant na skrzyżowaniu, jak widać, nie stoi. No, także brama na oścież otwarta, jak widać. Dzień dobry. A pan nie wie, kto tą bramę na ciągle otwiera? Panie sąsiad? Kto tą bramę otwiera ciągle tam? Bo ciągle kłódki są pourywane kłódki, mówią. Pani prezes mówi, że nie ma pieniędzy na kłódki już. Chodzi pan. No ja też od tamtej bramy nie wchodzę, rzadko tam chodzę. No cały czas jest otwarta, no już od 2 tygodni. Ja mówiłem, pani prezes powiedziała, że już kłódek więcej nie będzie kupować, bo ciągle urywają. Takie rzeczy się dzieją. Komuś jest potrzebna tutaj szosa, no żeby tędy jeździć. Tutaj mamy ogłoszenie, że którzy nie płacili do lipca tamtego i tak dalej, muszą zapłacić. Następne odczyty liczników. No tak, ale jak energię elektryczną też kradną, bo rozbijają skrzynki elektryczne, to tak to wygląda na tych działkach. Ogródki działkowe imienia tysiąclecia, tak mają Pomorska Telewizja Narodowa, wasz działkowiec i reporter Sławomir Ziembiński. Pozdrawiam.